Państwa, przystępujemy do kolejnego porządku obrad, oświadczenia i komunikacji. Proszę Państwa, mieszkańcy dawni z okręgu osiedla cywilnego zbierali podpisy w sprawie komunikacji. Chodzi o linię tramwajową 8.19. W związku z tym przygotowaliśmy pismo i prosimy o radę o zaakceptowanie tego pisma. Ja może przeczytam to pismo. Rada Dzielnicy 9 popiera prośbę mieszkańców osiedla cywilnianego w Krakowie o przywrócenie trasy linii tramwajowej numer 19 przez ulicę Broszka do przystanku końcowego Krowodza Górka, jak również linii numer 8 na trasie z Portu Palmskiego do Bronowic. 1. Linia 8 przebiegająca na trasie Borek Pałęcki Bronowice zapewniała przejazd najkrótszą trasą przez centrum miasta, łącząc południową część Krakowa z zachodnią w sposób optymalny. 2. Obecne rozwiązanie poprzez skierowanie linii tramwajowej numer 8 do końcowego przystanku Cichy Kącik jest złym rozwiązaniem, gdyż jest to miejsce mało oczęszczane, o małej frekwencji, nie jest miejscem przesiadkowym. W tym kierunku istnieje komunikacja autobusowa. 3. Linia 19 przebiegała na trasie Borek Pałęcki Krowodza Górka, łącząc południową i północną część Krakowa najkrótszą trasą prowadzącą przez ulicę Broszka, Kapelanka, Ditla, Świętej Gertrudy do Poczty Głównej i Dworca Głównego, ważnych przystanków na wskazanej trasie. 4. Trasa linii numer 19 przez ulicę Broszka i Kapelanka służyła odprowadzeniu potoku mieszkańców osiedla Cegielnianego do centrum miasta. Osiedle Cegielniana, które obsługiwały dwie linie tramwajowe 22 i 19, zamieszkuje 5 tysięcy mieszkańców. Zdecydowana większość z nich dojeżdża do pracy i szkół w centrum miasta. W konsekwencji zmiany trasy tramwaju numer 19 korzystanie z komunikacji tramwajowej jest utrudnione, znacznie wydłużył się czas dojazdu. Obecnie dla mieszkańców osiedla Cegielniana pozostała jedynie linia numer 22, co nie zaspokaja potrzeb mieszkańców osiedla. W dni powszednie tramwaj linii 22 poza godzinami szczytu oraz soboty i święta jeździ co 20 minut, co jest bardzo dużym utrudnieniem dla mieszkańców. 6. Ponadto mieszkańcy w wyniku zmiany trasy tramwaju linii numer 19 zostali pozbawieni bezpośredniego połączenia z centrum miasta, w tym z dworcem głównym. Należy również zaznaczyć, że przy ulicy Broszka mieści się budynek administracyjny MDK oraz zajezdnia tramwajowa Podgórze, których pracownicy również mają obecnie utrudniony dojazd do pracy. 7. Skierowanie 4 linii tramwajowych do przystanku Czerwone Maki z jednoczesnym ograniczeniem ilości linii tramwajowych przejeżdżających ulicą Broszka wzdłuż osiedla Cegielniana, mogących odebrać potok mieszkańców z osiedla Cegielnianego, w znacznym stopniu obniżyło jakość komunikacji w rejonie osiedla. Odległość od przystanku przy ulicy Grota Roweckiego do najbliższego przystanku przy ulicy Broszka jest znaczna i korzystanie z linii tramwajowych na zasadzie przesiadki dla osób starszych, inwalidów, dzieci jest trudne i niebezpieczne. Mieszkańcy osiedla składając swoje podpisy zwracają się z prośbą o przywrócenie trasy linii 19 przez ulicę Broszka, jak również linii tramwajowej numer 8 do końcowego przystanku Bronowica w Małym. Zostało złożone 1068 podpisów. Rada Dzielnicy 9 podjęła w tej sprawie dwie uchwały, które zostaną wraz z podpisami mieszkańców załączone do niniejszego pisma. I teraz tak, to pismo chcemy zawieźć do prezydenta miasta Krakowa, do dyrektora ZIKIT-u, do spraw komunikacji i przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Do rozpatrzenia. Proszę bardzo, podobno ósemka ma wrócić na stary czas. No ale nie ma wrócić, ale nie znaczy nie, ja mówię tylko no, bardzo będzie wszystko tak. Ostatnio. Ale nie ma jeszcze opisów, proszę proszę o zaakceptowanie przez Radę po prostu wysłanie tego pisma. Proszę ja chciałam bardzo. Jeszcze tylko jedną uwagę dodać, bo może warto, ja znam treść tego pisma, ale teraz sobie to uświadomiłam, że może warto dodać jeszcze jedną informację tam dotyczącą częstotliwości
dlatego że linia 52, która jedzie w kierunku Czerwonych Maków, jedzie co 5 minut i w ciągu jednej godziny jest 12 prawda, tych tramwajów. Natomiast jak wiadomo, tramwaj na przykład 19 czy 22 w niektórych godzinach ma częstotliwość 2 tramwaje na godzinę, tak, prawda? 17. Prawda? To samo dotyczy tramwaju numer 22, który jeździ co 10 minut tylko w godzinach szczytu, a także 3-4 godziny. No właśnie, i to jest ogromnie uciążliwe, szczególnie, no nie wiem, dla dzisiaj patrzyłam tam na Grota Robeckiego, to niektóre tramwaje w godzinach szczytu jadą co 2 minuty. To jest w ogóle atak. Natomiast ja powiem tak. Ja bym nie chciała za bardzo tego wszystkiego tak rozpisywać, bo gdybym powiedział nie tyle, ponieważ my się osobiście wybieramy do pana dyrektora Saponia i do pani dyrektor Niedziałkowskiej, więc my równocześnie wszystkie jeszcze dodatkowe aspekty tam przedstawimy. No bo nie chcę już rozpisywać. Ale to proszę na to zwrócić uwagę, dlatego że częstotliwość kursowania tramwaju danej linii jest bardzo istotna, prawda? I oczywiście jest ważne, czy tramwaj jeździ co 5 minut, czy co 20. Tak, ale ja myślę, że to ustnie po prostu przekażemy, żeby to już się nie rozpisywać, bo potem pismo jest mało czytelne i za dużo tych punktów. Proszę Państwa, ja bym był skłonny poprzeć, jestem skłonny poprzeć tę inicjatywę i poddaję pod głosowanie upoważnienie zarządu do wystosowania do osób przedstawionych przez komisję oficjalnego pisma rady. Żeby nie było potem dyskusji, że... proszę o wyrażenie woli, przez głosowanie wyrażenie woli, żebyśmy takie pismo wysłali. Kto jest za podjęciem inicjatywy w tej sprawie? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że została przyjęta propozycja komisji i takie pismo wystosujemy w imieniu Rady i Zarządu. Proszę Państwa, wydaje mi się, że nie dość interwencji w tej sprawie, bo sprawa jest nabrzmiała i coraz to dostajemy kolejne pisma mieszkańców protestujących. Myślę, że dopóki ta sprawa nie zostanie przynajmniej w jakimś sensie skorygowana, to my jesteśmy jako kierunek południowy, jedna z ważnych pętli tramwajowych, została zdegradowana no, w sposób znaczący. Dziękuję bardzo. Przypominam, proszę Państwa, że następna sesja odbędzie się regulaminowa, zgodnie z harmonogramem, 19 lutego o godzinie 18.30. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś sprawy do ogłoszenia? Nie widzę. Nie, bo do ogłoszenia sprawdziłem, tylko mam pytanie. Proszę bardzo. Ja tam przez komisję komunalną przeszło parę pism moich w sprawie, no tam są te pisma, można zobaczyć, dziury, no, kosze rozbite, plastikowe. Czy jakieś pisma zarząd planuje wysłać, bo to, ta komisja już była dawno i by się przydała. Planuje na pewno, no tak dawno znowu nie była. Mamy co robić na bieżąco też, nie? Sytuacja w tej chwili jest trochę... Odpowiedź planuje, że to Karolina. Sytuacja jest ogórkowa, bo zarówno opady śniegu, jak i mrozu uniemożliwiają to. Prace drogowe w ogóle nie są to. To są różne inne rzeczy. Tak. To na pewno będzie... Cieszy mnie. Proszę Państwa, Terminy komisji ustalimy przez proszę bardzo. Komisja Polityki Społecznej 14 lutego o godzinie 17. Co to jest za dzień? Czwartek. Godzina która? 17. Ja edukacja 18. 18? 18. Proszę Państwa, ja myślę, że możemy to w normalnym trybie, bo wiadomo, czas leci. W tej chwili wyczerpaliśmy rzeczy pilne, między innymi dlatego uzupełnialiśmy porządek obrad, żeby nie mieć żadnych zaległości, nie w sensie terminowym, żeby nie trzeba było
kolejnej sesji zwoływać. Bezpieczeństwa 13. Poprzedzająca oczywiście o 16 spotkanie ze skarżnikiem. Czyli o godzinie 17. Tak, tak. Komisja edukacji na razie nie. Już jest. Komisja infrastruktury 8 lutego. 08. Piątek. Godzina 11. 18. Raz, dwa, trzy. To wszystko, tak? Proszę Państwa, wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 43. trzecią sesję nadzwyczajną Rady Gminy. Dziękuję.